Bajka pod tytułem Mały Kangur. Nasza bajka zaczyna się gdzieś w Australii. Gdzieś pomiędzy suchą równiną a tropikalnym lasem. Żył sobie pewien mały kangur o imieniu Jaś. Jaś był synem przywódcy stada. Wielkiego i silnego oraz niezwyciężonego Fura. Jego mama nazywała się Maryja. Była bardzo mądrą kangurzycą. Chętnie uczyła małego Jasia. Opowiadała mu historię ich stada, lecz nigdy nie chciała wnikać w szczegóły, których Jaś był bardzo ciekaw. Ojciec Jasia był bardzo rygorystyczny i tradycyjny. Kładł wielki nacisk, aby Jaś doskonale walczył. Aby umiał zachować się w każdej sytuacji jak dowódca stada. Więc można sobie wyobrazić, jak Jaś musiał się czuć. Często czuł smutek i żal. Nie mógł bawić się z rówieśnikami. Nie mógł wędrować po równinach w poszukiwaniu przygód. Nie mógł nawet iść samemu do lasu w poszukiwaniu jedzenia. Czy nawet po prostu pospacerować. Na szczęście Jaś miał fajną babcię, Kseksę, która pomagała mu w smutnych chwilach. Dodawała mu otuchy i opowiadała wiele ciekawych historii. Opowiadała, jak powstało ich stado oraz o zwierzętach w lesie, na które trzeba uważać, a które są bardzo dziwne i fajne. Opowiadała o ludziach i o ludzkich osadach. Opowiadała także, jak ogromny jest las, jak łatwo można zgubić się w nim. Opowiadała o niekończących się równinach. Opowiadała także o oceanie, bez granic, bez końca. I o tym, że jeszcze nikomu nie udało się przebyć na drugi koniec świata. Widzieli, jak robią to ludzie, lecz uważali, że to niebezpieczne jest. Bali się bardzo człowieka. Opowiadała także, że w przeszłości zdarzały się sytuacje, gdzie źli i niegodziwi ludzie polowali na nich. Dlatego Jaś musiał być pilnowany. Dlatego ojciec nie pozwalał mu chodzić samemu. Jego ojciec Fura uważał, że wyszkoli Jasia na świetnego wojownika. I to Jaś przejmie po nim dowództwo stada. Lecz Jasia to wcale nie interesowało. Jaś chciał żyć, bawić się. Chciał odkrywać świat. Chciał poznać, co to prawdziwe życie. Chciał być wolnym. Poprzysiągł sobie, że tylko jak dorośnie, opuści rodzinne stado, aby żyć pełną piersią, aby nie słuchać ciągłych rozkazów. Więc przez długie lata Jaś pobierał nauki u swojej babci Kseny. Chciał wiedzieć wszystko o lesie. Bardzo mocno interesowała go sawanna, przede wszystkim roślinność. Uczył się, aby przeżyć w każdych warunkach. Babcia Jasia już od dawna domyślała się, co w planach ma Jaś. Była tak wspaniała, była taką dobrą kangurzycą, że gdy Jaś planował opuścić stado, dała mu kilka prezentów. Pierwszym i najważniejszym prezentem była mapa,
Mapa, którą Ksena rysowała już od wielu lat, dała mu także kompas, który znalazła już 20 lat temu. Kiedyś chciała ofiarować ten kompas ojcu Jasia, lecz Fura wyśmiał Ksenę, mówiąc: na co nam ten kompas? Mówiła też: mówił też, że tam, gdzie mieszkają, jest przecież bardzo bezpiecznie i że nie zamierza nigdzie wędrować. Więc Ksena po prostu trzymała ten kompas przez wiele lat. Czuła od dawna, że kiedyś się przyda. Dając ten kompas Jasiowi, powiedziała mu tak: słuchaj, to jest bardzo, bardzo ważne. Zawsze ufaj swoim przeczuciom. Te tak zwane przeczucia to także podpowiedzi od sił przyrody oraz duchów lasu. Jaś jeszcze wtedy dokładnie tego nie rozumiał, ale zapamiętał te słowa. Następnego dnia, z samego rana, gdy słońce ledwo pojawiło się na horyzoncie, Jaś wyruszył ze swoją mapą i kompasem w wymarzoną podróż. Tak kończy się pierwszy rozdział, moi drodzy. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Rozdział drugi. Druga część naszej bajki zaczyna się od podróży Jasia przez las. Ale nie byle jaki las. Był to las tropikalny, pełen dzikich zwierząt i niebezpiecznych miejsc. Dodam też, że tropikalny las ma setki tysięcy kilometrów kwadratowych. Mówiąc po ludzku, jest przeogromny. Przebycie go zajmuje długie miesiące. Można zgubić się w nim bardzo, bardzo łatwo. Na szczęście Jaś miał mapę i kompas, który dostał od kogo? No oczywiście, że od babci Kseny. Więc pierwszym krokiem Jasia było spojrzenie na mapę, ustalenie celu i trasy podróży. Wiedział, iż musiał kierować się ku oceanowi, potem iść wzdłuż oceanu, następnie przejść przez równinę, aż do następnego lasu tropikalnego. Jasia babcia wspominała mu w dawnych naukach, że dawno, dawno, dawno temu przodkowie opowiadali, że pewien stary, doświadczony badacz terenu, ten, który sporządził tą mapę, mapownik, opowiedział, iż na drugim końcu Australii jest inna osada kangurów, że tam został bardzo miło ugoszczony. Dali mu nocleg oraz wyżywienie. Mało tego, zachęcali go, aby został w stadzie, że tam każdy traktowany jest równo. Nie ma rywalizacji między innymi. Wolą bardziej wspierać jeden drugiego, pomagać sobie wzajemnie. Wspólnie zbudowali swoją kangurzą osadę. Lecz podróżnik lub tak zwany mapownik tłumaczył, że robi mapę dla swojego stada i bardzo chętnie by został. Lecz niestety, no nie może, gdyż musi dostarczyć kompletną mapę do swojego stada.
Mówił też, iż spróbuje przekonać swoje stado, aby wyemigrowało na drugi koniec Australii. Tak też się stało, gdy mapownik powrócił ze swojej misji z kompletną mapą Australii. Namawiał wodza swojego stada, aby poszli za nim do drugiego stada, aby połączyli się, aby żyli w jednym wielkim, wspaniałym stadzie. Wtedy jeszcze nie wiedział, że wódz tylko udawał odważnego. Tak naprawdę wódz był pełen strachu. A powiem wam, kochane dzieci, że każdy mędrzec powie wam, że nie można się niczego bać. Powiem wam, że strach strasznie blokuje nasz umysł. Ze strachu ciężko podjąć prawidłową decyzję oraz że strach najczęściej doprowadza do unikania przygody. Więc mapownik postanowił wtedy, że ukryje mapę, że będzie czekał, aż kiedyś w przyszłości ktoś będzie na tyle odważny i podejmie się wyzwania oraz zaryzykuje. Mapownik oczywiście nie doczekał tych czasów. Przed śmiercią przekazał mapę babci Jasia, a ta trzymała mapę przez długie lata. Dała ją w prezencie. Komu? No oczywiście, że Jasiowi. A ten podjął jedyny ryzyko i wyruszył w podróż. Jak wyglądała podróż Jasia, dowiecie się w trzeciej części naszej bajki. Rozdział trzeci. Gdy Jaś wyruszył w swoją wyprawę, musiał przejść przez gęsty las. Całe szczęście miał przy sobie kompas, który umiał obsługiwać. Obrał cel na ocean. Po kilku godzinach wędrówki udało mu się trafić na rzekę. Rzeka, która oczywiście była na mapie. Więc postanowił iść wzdłuż rzeki aż do oceanu. Wiedział, że tak będzie najlepiej, ponieważ nie zabraknie mu ani wody do picia. Wiedział też, że na pewno nie zgubi się w tropikalnym lesie. I wiedział też, że idąc wzdłuż koryta rzeki, rośnie wiele drzew oraz roślin. Wiedział też, że będzie miał dostatek jedzenia. Więc idąc wzdłuż rzeki, Jaś napotykał całe mnóstwo przeróżnych roślin, których oczywiście nigdy wcześniej nie widział. Spotykał przeróżne zwierzęta, oczywiście o których wcześniej nie słyszał. Szedł zafascynowany przygodą. Pewnego dnia, gdy tak sobie szedł, widział stado rozweselonych małp. Bawiły się wspaniale. Skakały z drzewa na drzewo. Ganiały się, bawiły w berka. Niektóre iskały się. Iskanie znaczy, że czyściły sobie wzajemnie futro. Powiem wam szczerze, odnośnie małp, że to bardzo rodzinne zwierzęta. Też żyją w stadach, bardzo się wspierają i pomagają sobie. Małe małpiątka mają swobodę i mogą poświęcać mnóstwo czasu na zabawę. Więc gdy te małe małpiątka bawiły się w berka, jedno z nich poszło za daleko. Na sam koniec gałęzi, tuż nad rzeką. No niestety ta gałąź złamała się i małpiątko wpadło do wody. Gdy Jaś to zauważył, bez wahania chwycił długą gałąź,
która leżała nieopodal. Szybko podbiegł do rzeki z tą gałęzią. Krzyknął do małpki, aby się złapała. Mała małpka usłyszała jego głos. Dostrzegła gałąź. Szybko chwyciła gałąź. Jaś błyskawicznie wyciągnął małą małpkę. Mała małpka była tak wdzięczna za uratowanie życia. Powiedziała Jasiowi, że zrobi wszystko, co tylko będzie chciał, aby odwdzięczyć się. Ale Jaś powiedział, że nic nie chce. Dodał też, że każde zwierzę przecież by tak postąpiło. Więc mała małpka postanowiła podpytać jego, co on w ogóle tutaj robi i skąd się tutaj wziął. Gdyż nie słyszała jeszcze, aby jakikolwiek kangur zapuścił się tak głęboko w las. Więc Jaś opowiedział jej swoją historię, skąd jest i gdzie zmierza. Mała małpka, słysząc jego historię, postanowiła, że będzie mu towarzyszyć w podróży. Błyskawicznie się zaprzyjaźnili. Jaś zapytał się małej małpki, jak ma na imię, by wiedzieć, jak się do niej zwracać. Mama małpka przedstawiła się i powiedziała, że ma na imię Olka. Tak zaczęła się wspaniała przygoda oraz cudowna przyjaźń. Rozdział 4. Od tej chwili Jaś kroczył z kompanem. Wędrowali razem jeszcze przez kilka długich dni, aż dotarli do oceanu. Jaś i Olka po raz pierwszy w życiu widzieli ocean. Byli tak zdumieni jego pięknem, że postanowili chwilkę posiedzieć na mięciutkim piaseczku. Siedzieli wpatrzeni w horyzont i marzyli. Mała małpka ujrzała w myślach zamek z piasku. Nie miała pojęcia, skąd się wziął ten pomysł. Postanowiła powiedzieć o nim Jasiowi. Jaś był zdumiony. Błyskawicznie podjął decyzję, że chciałby taki zamek zbudować. Małpce spodobał się ten pomysł. Natychmiast wzięli się do pracy. Budowali przez dobre kilka godzin. Nie mieli łopatek ani wiaderek do piasku. Musieli budować wszystko rączkami. Zbudowali piękny zamek z fosą. Cudowne mury obronne. Byli tak zafascynowani budowaniem, że nawet nie zauważyli, iż zbliża się już wieczór. Postanowili zbudować szałas i przenocować tam, gdzie byli. Szybciutko zbudowali szałas z patyków i liści. Skończyli idealnie, gdy słońce już zachodziło. Więc mogli sobie odpocząć i podziwiać piękny zachód słońca. Gdy tak sobie podziwiali, to sobie również pogadali. Wymienili się swoimi historiami. Opowiadali o swoich rodzinach i o swoich marzeniach. Gdy tak sobie rozmawiali, poczuli senność. Postanowili iść spać. A gdy rano wstaną, postanowili zrobić zapasy, aby mieć co jeść w drodze. Gdy mała małpka ułożyła się do snu, przypomniał się jej zamek, który budowali. Zapytała Jasia, czy on wie, jak to jest możliwe, że ujrzała w myślach coś, o czym by nigdy nie pomyślała. Jaś bez wahania odpowiedział, że wie. Mówił, że jego babcia uczyła go kiedyś o siłach przyrody i o duchach lasu,
oraz o energii wszechświata. Że to i ta energia potrafi nam podpowiedzieć dużo, dawać różne pomysły. Jaś przekazał słowa babci Kseny. Babcia mówiła, że gdy jesteś lepszym zwierzątkiem i gdy czynisz dobro, to bardziej słyszysz wszechświat. Mała małpka była tak zafascynowana słowami Jasia, położyła się spać, marząc o przygodach. Zasnęła. Rozdział 5. Następnego dnia o świcie wyruszyli wzdłuż linii brzegowej. Dopisywała im piękna pogoda. Znajdowali mnóstwo przeróżnych rzeczy, porozrzucanych na plaży. Znaleźli piękne muszelki. Kilka godzin później cudowną rozgwiazdę. Następnego dnia natknęli się na rozbity statek. Leżał na plaży przez wiele, wiele lat, wyrzucony niegdyś przez potężny sztorm. Olka i Jaś bez zastanowienia skierowali się tam, aby odpocząć. Nie wiedzieli jeszcze, co znajdą w środku. Okazało się, że w statku jest całe mnóstwo przeróżnych fantów. Cały dzień spędzali na przeszukiwaniu statku, w poszukiwaniu skarbów. Najważniejszym znaleziskiem była mapa, która zmieniła postrzeganie Jasia na świat. Na tej mapie ewidentnie było widać, że jest na świecie o wiele więcej kontynentów i wysp, niż Jaś mógłby sobie kiedykolwiek wyobrazić. Od dziecka był uczony, że za oceanem nie ma nic. Uczono go, że jest tylko jeden ląd. Znaleźli także lunetę. Byli zaskoczeni, że coś takiego istnieje. Myśleli, że to jakieś czary. Nie rozumieli, jak to jest, że gdy się przez nią patrzy, rzeczy, które są bardzo daleko, wydają się być bardzo blisko. Znaleźli także cudowny sztylet z paskiem. Małpce natychmiast się spodobał. Przymocowała sobie ten sztylet do pasa. Małpka cieszyła się bardzo ze sztyletu, gdyż wiedziała, że po drodze czeka na nich wiele niebezpieczeństw. Znaleźli także skrzynię pełną złota, lecz złoto zupełnie ich nie interesowało, gdyż zwierzęta nie wiedzą, co to są pieniądze. Pod podkładem statka znaleźli żółwia. Był uwięziony przez wiele lat i nie mógł wyjść, ponieważ otwory w statku były zbyt małe, aby się wydostał. Pożywienia mu nie brakowało. Było tam mnóstwo skorupiaków i robaków, które jadł. Jaś i Olka postanowili go uwolnić. Olka nareszcie mogła po raz pierwszy raz użyć swojego sztyletu. Razem zrobili dziurę w statku i żółw mógł być wolny. Opowiedzieli mu, skąd i dokąd idą. Żółw postanowił towarzyszyć im, dopóki idą wzdłuż linii brzegowej, gdyż płynąc w wodzie dotrzymał im tempa. Ale idąc po lądzie nie dałby rady nadążyć. Postanowili więc spędzić ostatnią noc na statku i wyruszyć wspólnie z samego rana. Rozdział 6. Z samego rana kangur, Jaś, małpka i Olka oraz i żółw. No właśnie, jak na imię miał żółw? Jaś i Olka natychmiast zapytali żółwia, jak ma na imię.
Lecz on nie wiedział, co to w ogóle jest imię. Natychmiast wytłumaczyli mu, co to jest imię. Z radością stwierdził, że fajnie by było, gdyby to Jaś i Olka wymyślili mu imię. Więc debatowali nad imieniem. Do głowy przychodziło im setki imion. Ale żadnie nie pasowało do żółwia. Więc postanowili nadać mu imię nietypowe, a mianowicie Antoni. Czemu Antoni, spytacie? Jest to bardzo stare imię, już rzadko spotykane, więc pasowało idealnie do starego żółwia. Żółwiowi także spodobało się to imię. Chwycili zapasy i wyruszyli w drogę. Antoni powiedział, że przepłynie przodem. Sprawdzi, czy czyha jakieś zagrożenie. Jaś i Olka szli przez cały dzień. Byli bardzo zmęczeni. Szukali jakiegoś schronienia. Żadne miejsce nie było odpowiednie. Z daleka zbliżała się bardzo silna burza. Jaś i Olka zaczynali panikować, ponieważ nie mieli gdzie się schować. Z ratunkiem przybył żółw Antoni. Przekazał im, że nieopodal jest klif i widział tam jaskinię. Prędko pobiegli we wskazane miejsce. Zdążyli tuż przed burzą, lecz musieli poczekać w jaskini aż 2 dni, zanim burza ucichła. Powiecie pewnie, że to długo. Lecz powiem wam, kochane dzieci, że wcale że nie. W lasach tropikalnych, gdy przychodzi pora deszczowa, deszcz pada tygodniami. Całe szczęście w naszym przypadku padało tylko 2 dni. Jaś i Olka, no i oczywiście Antoni, mogli ruszać dalej. Tym razem poziom niebezpieczeństwa znacznie wzrósł, gdyż Jaś i Olka musieli wspiąć się na wysoki klif, aby iść dalej. Całe szczęście Olka była no przecież małpką. Wspinaczka dla niej to drobnostka. Raz, dwa wspięła się na klif, chwyciła kilka lian z pobliskiego lasu, związała je razem, zawiesiła o drzewo i opuściła Jasiowi. Jaś wciągnął się przez liany na sam szczyt. Przetarł oczy z niedowierzaniem. Ujrzał piękną, wielką równinę i koniec lasu deszczowego. To był ostatni etap ich wyprawy do drugiego plemienia kangurów. Rozdział 7. Ta równina była piękna, o wiele bardziej żywa niż ta, na której żyło plemię Jasia. Było tam znacznie więcej roślin oraz zwierząt. Było więcej oaz oraz była tam wielka rzeka. Jaś sprawdził na mapie, co to za rzeka. Rzeka nazywała się Morra. Była to największa rzeka w Australii. Jaś od razu sprawdził, gdzie jest jakiś most na mapie, aby przedostać się na drugą stronę. Okazało się, że to wcale niedaleko. Zaledwie pół dnia drogi. Ruszyli bez wahania. Nastroje dopisywały. Szli tak w radości, że to już blisko. Gdy dotarli do mostu, okazało się, że most jest zerwany i nie ma jak przedostać się na drugą stronę. Jasia ogarnął smutek. Nie wiedział, co ma zrobić. Olka pocieszała go i mówiła, żeby nigdy nie tracił nadziei.
Jaś usiadł na trawie, uspokoił się i poprosił o pomoc sił przyrody. Nie uwierzycie, co się stało. Nagle z wody wyłonił się nie kto inny jak Antoni. Zaproponował, że przewiezie ich na swojej skorupie, na drugą stronę. Jaś uśmiechnął się. Poprzysiągł sobie, że już nigdy nie straci nadziei. Podziękował wszechświatowi i siłom przyrody. Natychmiast wskoczył na skorupę żółwia i w mig byli na drugiej stronie. Jaś sprawdził mapę i kompas. Obrali odpowiedni kierunek. Teraz już tylko jeden dzień drogi, powiedział. Był tak zadowolony, że wziął małpkę na plecy. Postanowił skakać sprintem przez całą drogę, aby wyrobić się w kilka godzin przed zmrokiem. Tak też się stało. Jeszcze chyba nikt nigdy nie widział tak szybko pędzącego kangura. Dobiegł tam w kilka godzin. Powiem wam, że nawet wystraszył to drugie plemię kangurów. Pytacie dlaczego? Ponieważ tak szybko pędził, że pomyśleli sobie, że to jaguar lub jakiś tygrys. Więc wszyscy pochowali się w bezpieczne miejsce. I gdy Jaś dobiegł na wskazane miejsce, które było na mapie, nikogo nie było. Jaś stał tam radosny, że dostał się, że dotarł na wskazane miejsce. Troszkę zaczął zastanawiać się, gdzie się wszyscy podzieli. Po chwili kangury zaczęły wyglądać zza krzaków, za skryłówek. Ku ich zdziwieniu okazało się, że to nie tygrys, tylko nowy, nieznany kangur z małpką na plecach. Rozdział 8. Było to plemię bardzo dobrych i miłych kangurów. Ich wódz był bardzo życzliwy. Od razu zaproponował coś do picia i jedzenie. Zarządził, aby przygotowano miejsce do spania dla Jasia i jego kompana. Gdy Jaś pożywił się, poszedł spać, gdyż był niemalże wycieńczony podróżą. Rano, gdy Jaś wstał, był zdumiony. Zobaczył, że przygotowali na ich cześć ucztę. Zasiedli razem w okręgu, gdyż to był zwyczaj nowego plemienia kangurów. W środku okręgu było całe mnóstwo smakołyków, które uwielbiał Jaś. Po zjedzeniu obfitego posiłku przyszedł czas na rozmowy. Wódz oraz pozostali członkowie stada byli bardzo ciekawi, skąd przybył Jaś. Jaś opowiadał o swoim stadzie, o podróży i o tym, co przydarzyło mu się po drodze. Opowiadał, jak poznał małpkę i żółwia. Całe stado było zdumione opowieścią Jasia. Wódz przypomniał sobie historię podróżnika, który przybył do nich wiele, wiele lat temu. Opowiedział mu o tym ojciec wodza. Wszystko było jasne. Bez wątpienia były to dwa wielkie stada kangurów. Jaś pokazał kompas, mapę i lunetę. Wódz był zaskoczony tymi przedmiotami. Podjął natychmiastową decyzję, że wybierze się osobiście do drugiego stada kangura i spróbuje przemówić ojcu Jasia do rozumu. Stwierdził, że tutaj mają dużo lepsze warunki do życia. A kto zgadnie, jak wódz miał na imię? Wódz miał na imię Thor. Jaś tłumaczył wodzowi Thorowi, żeby nie ryzykował, żeby wysłał posłańca. Mówił, że to kilka tygodni drogi w jedną stronę.
ale wódz Thor miał asa w rękawie. Powiedział, że za 2 godziny wróci i zaskoczy Jasia. Tak też się stało. Wódz przyleciał na plecach wielkiego orła, Hasta. Jaś był zdumiony. Powiedział, że to niemożliwe. Na to Thor odparł. Jasiu, nie ma rzeczy niemożliwych. Więc Jasiu spytał, dlaczego ten wielki orzeł słucha w ogóle wodza? Wódz opowiedział mu podobną historię. Do tej, jak uratował małpkę i żółwia. Tylko troszkę podobną. Mianowicie chodziło o to, że wódz uratował to jajko, jak był dzieckiem. Troszczył się o nie. Wtedy nie wiedział, jakiego zwierzęcia jest to jajko. Gdy piskle się wykluło, od razu wiedział, że to orzeł. Odradzano mu wychowywanie go, lecz Thor nie słuchał. Przez lata opiekował się małym orzełkiem w ukryciu. A gdy orzeł już dorósł, zrobił sobie gniazdo blisko stada kanguru, na pobliskiej górze. Nigdy nie zapomniał, co dla niego zrobił Thor. Uznawał go za ojca. Jaś wzruszył się do łez historią Thora i orła. Thor oznajmił, że czas ruszać. Powiedział, że wróci za 2 dni, gdyż na grzbiecie orła podróż w jedną stronę trwa tylko 1 dzień. A więc wyruszył w podróż. Rozdział 9. Spotkanie 2 wodzów. Zanim zaczniemy, opowiem wam coś o orłach Hasta. Ten gatunek wielkiego orła jest wymarłym gatunkiem orła. Lecz ten orzeł miał rozpiętność skrzydeł aż do 2,5 metra. Mógł unieść wielkie ciężary. Więc taki kangur nie był dla niego żadnym wyzwaniem. Więc orzeł leciał bez najmniejszego problemu. Gdy już dolecieli i doszło do spotkania 2 wodzów, Thor był bardzo rozczarowany postawą Fury, czyli drugiego wodza. Wódz Fura nie chciał się sprzymierzyć. Nawet gdy Thor obiecał, że będą współpracować. Nawet gdy obiecał, że przewiezie każdego członka stada na drugą stronę, na grzbiecie orła. Lecz wodzowi Fura chodziło tylko o władzę. Nie obchodziło go to, że jego stado zaczęło głodować. Że brakowało wody, że źródło wody prawie wyschło. Więc Thor postanowił porozmawiać z pozostałymi członkami stadu. Proponował im bezpieczeństwo, gdyż ich stado broni wielki orzeł. Zapewniał im schronienie, gdyż w ich stadzie wszyscy wspierają się i pomagają sobie budować szałasy. Oraz zagwarantował im nieskończoną ilość jedzenia, gdyż po ich stronie Australii jest dobra i żyzna gleba. Jest dużo drzew owocowych i bujna roślinność. Jest dużo bujnej trawy i całe mnóstwo przypraw, więc jedzenia im nigdy nie zabraknie. Gdyż płynie w pobliżu największa rzeka Australii, dlatego nie ma u nich suszy. Przekonał bardzo dużo kangurów do tego, aby dołączyły do drugiego stadu. Powiedział, że gdy wróci, to przyśle do nich swojego orła. Orzeł będzie latał co 2 dni,
gdyż orzeł musi też odpocząć. Poprosił, aby za każdym razem przygotowali coś do jedzenia dla orła, aby zjadł, odpoczął, zregenerował siły. Thor wrócił do swojego stada, zarządził, aby budowano dużo szałasów, gdyż czeka nas dużo nowych członków w stadzie. Tak też się stało. Co dwa dni przybywał nowy członek w stadzie. Trwało to 2 miesiące. Przybyło 30 nowych członków w stadzie. Po 2 miesiącach orzeł wrócił sam. Thor znowu puścił orła i znowu wrócił sam. Thor zastanawiał się, co się stało. Zwołał nowo przybyłych w stadzie, aby debatować na ten temat. Razem doszli do wniosku, że pozostali muszą się bać, gdyż nie wiedzą, czy to prawda, czy nie, gdyż nikt im nie potwierdził, że ich przyjaciele dotarli do drugiego stada i nie wiedzą, czy to prawda, czy nie, czy oni żyją, czy nie. Więc Thor postanowił posłać tam Jasia, syna drugiego wodza. Myślał, że być może on przekona resztę sztada. I tak też się stało. Zaraz po przybyciu Jasia do swojego starego plemienia, orzeł znowu latał z kangurami. Jaś postanowił zostać, dopóki wszyscy nie przelecą na drugą stronę. Po 2 miesiącach został już tylko Fura i Jaś. Jaś namawiał go z całych sił, aby poleciał. Lecz Fura był zbyt dumny i uparty. Oznajmił, że nigdy, ale to przenigdy nie poleci na drugą stronę. Nawet gdyby miał zginąć. Jaś nie użalał się nad ojcem. Poleciał w nowe, lepsze miejsce, gdzie kangury się wspierają, pomagają sobie, są szczęśliwe, wspierające, współtworzą nowe oraz żyją długo i szczęśliwie, kochane dzieci. Jeśli chcecie dalszych przygód Jasia, piszcie w komentarzach.